Dobry wieczór, kochani. O Jezus Maria. Byłem ponad miesiąc w Wietnamie i przemieszczałem się jak chciałem i ogólnie cały czas przedtem też się przemieszczałem jak chciałem i dzisiaj, o dziękuję, zapalili mi dodatkowe światło, super, dziękuję. Przemieszczałem się tak jak chciałem, a teraz 2 tygodnie byłem w domu i przemieszczałem się tylko po 40 paru metrach kwadratowych i przede wszystkim to było bardzo fajne, ciekawe doświadczenie, tak jak mówiłem codziennie w tym swoim takim vlogu, relacji, z cholera jak zwała, to są tylko nazwy. Co czuję dzisiaj? Kurwa, no. Czuję radość z tego, że dzisiaj mogę sobie wyjść i... No i kurczę, no. Ja chyba nie chcę tego stracić i... Czy stracić, to jest takie inaczej, bo przecież w sumie to mogłem wychodzić, bo przecież to co, jakaś tam kara, że 30 tysięcy dostanę, bo... Czy jakaś, czy nie wiem, czy... Jakieś, bo ja w ogóle nie miałem takiego myślenia, że ja mogę kogoś zarazić i możecie mnie oczywiście uznawać za jakiegoś idiotę. Ja mam trochę inne patrzenie na tą chorobę i dzisiaj... No, ja jestem tam jakiś Adam Nowak. Wymyśliłem sobie kiedyś tą nazwę Wujek Porada. Założyłem tą swoją fundację i dzielę się tam gdzieś swoimi doświadczeniami. I niektórzy ludzie potrzebują autorytetu, ale dzisiaj takie... Ja cię doskonale wiem, że największy wirus i zaraza jest w ludzkich umysłach i zobaczycie ile ludzi, jaki będzie wzrost, jak się fajnie Maja Herman dzisiaj. Pani doktor psychiatrii, jak ktoś potrzebuje, przepraszam, że parodiuję, ale no niektórzy ludzie mają taką potrzebę. Fajną rzecz powiedziała, zresztą też to często mówię i zajebistą rzecz, że zobaczycie w bilansie, jak to oczywiście to będzie pokazane. Znaczy to będzie pokazane, bo te cyfry będą gdzieś pokazane, tylko nikt o to może głośno nie będzie mówił, że liczba samobójstw, nie już ta oklepana, tylko wzrost tych samobójstw w porównaniu do poprzednich lat będzie na pewno większa niż wszystkie ofiary koronawirusa. Dla mnie to jest przerażające. Przerażające, że ludzie bardzo mocno w coś uwierzyli, ktoś nam powiedział, czego mamy się bać, bo zabraknie respiratorów, bo służba zdrowia nie jest przygotowana i takie... Skąd my wiemy, co jest, bo nam pokazują cały czas trumny, bo nam cały czas mówią, ile ludzi umarło. No, w zeszłym roku umarło chyba 100 tysięcy osób na zwykłą grypę i jakoś, kurwa, no nikt nie zabraniał mi wychodzić do lasu, nikt nie zabraniał mi pracować, nikt nie zabraniał mi podróżować. Dlaczego? Nie wiem, za mały jestem, żebym to wiedzieć. Dzisiaj ja nie chcę zbawiać świata, ja chcę po prostu żyć. Po prostu żyć. Czy ja tak dużo wymagam? Ja chcę po prostu żyć. Dobrego życia, ludzie. A o to życie możemy zadbać tylko my sami. Nikt za nas o mnie nie zadba. Nie dajcie sobie mówić, że ktoś dba o wasze życie. To wy dbacie o wasze życie. I robicie im takim, jakim chcecie, żeby było.